Witajcie w kolejnym odcinku Miss Sims 2023. Zacznijmy od podliczenia głosów, by sprawdzić, kto dzisiaj odpadnie. Lena Angeles – 2 głosy. Maja Majewska – 8 głosów. Natalia Natczak – 6 głosów. Igor Plejk – 5 głosów. Kornelia Kociara – 2 głosy. Lena Wredota – 11 głosów. Jagna Klaudi – 3 głosy. Jak się okazuje, niestety dzisiaj żegnamy się z Leną Wredotą. Posłuchajmy, co ma ona nam do powiedzenia. Lena mówi: po prostu nie wierzę. Nie wiem, dlaczego tu na mnie zagłosowali. Jak ja teraz mam spełnić swoje marzenia? Ludzie nie wiedzą, co tracą. Całym sercem będę kibicować Natalii Natczak. Według mnie to właśnie ona powinna wygrać. A na kogo ja bym zagłosowała? Oczywiście na Lenę Angeles lub Igora. Nie mogę znieść tej dwójki. Na pewno coś ukrywają. Wierzę, że w liczeniu głosów musiała zajść jakaś pomyłka. Ale trudno, odchodzę. Narka. I w ten sposób pożegnaliśmy naszą drugą uczestniczkę. A co przez ten tydzień robiła reszta uczestników? Z naszych kamer wygląda na to, że między Leną Angeles i Igorem Plejkiem zrodziło się jakieś uczucie. Nie mieli wielu interakcji z innymi osobami. Są niemalże nierozłączni. Czy to może im przeszkodzić w przyszłych etapach konkursu? A może wręcz przeciwnie, pomoże im to? Zobaczymy, jak się losy potoczą. Maja Majewska już nie siedzi sama. Wraz z Kornelią Kociarą i Jagną Klaudi teraz spędzają czas w trójkę. Opowiadają sobie historie ze swojego życia, poznają się bliżej i wygląda to tak, jakby żadna siła tego świata nie mogła ich rozdzielić. Wciąż widzieliśmy na kamerach, jak się szwendały po pokojach, wymyślając sobie różne nowe sposoby na spędzanie czasu. Na pewno się nie nudziły. Maja powiedziała nam tak: nie sądziłam, że kiedyś będę miała prawdziwe przyjaciółki i że będzie to aż tak super. W życiu nie chcę już siedzieć sama na uboczu. Mam nadzieję, że nie zrobię nic głupiego i tego nie zaprzepaszczę. Po odpadnięciu Leny Wredoty Natalia Natczak odseparowała się od reszty. Jest bardzo nieufna co do reszty uczestników. Nie wie, komu zaufać i czy w ogóle ma to sens. Pracowała ona tydzień przed lustrem, wykonując różne pozy, aby wypadać jak najlepiej na zdjęciach, co miałoby zwiększyć jej szanse na wygraną. Nie życzy źle innym, ale stawia na swój własny rozwój. Ponadto zdradziła nam coś przed kamerą. Tak, czuję się trochę samotna. Ale co mogę zrobić? Może nie powinna była aż tak obgadywać innych z Leną Wredotą? Nie wiem. Żałuję tego początku i nie wiem, czy inni mi wybaczą moje zachowanie. Bardzo się stresuję i boję, że mogłam wszystko zaprzepaścić. Otoczenie zawsze miało na mnie wielki wpływ, nierzadko negatywne. I znowu temu uległam. Chcę się zmienić i wygrać ten program. Dzisiaj odpadną aż 2 osoby po konkurencji. Ale co będzie się działo? Podzielimy uczestników na 2 grupy 3-osobowe. Każda grupa wejdzie do przebieralni i będzie miała 20 minut na dobranie sobie własnych stylizacji. Kluczem jest to, by wybrać motyw przewodni, aby być ubranym w podobnym stylu. A potem zapozować w wybranym przez siebie miejscu w domu Miss Sims, gdzie czekają już na nie gotowe pokoje do wyboru. Prezentują się w ten sposób. Pierwszy pokój jest różowy, ma pełno uroczych rzeczy. W drugim pokoju panuje nastoletni chaos. Trzeci pokój wygląda dość mrocznie. Czwarty pokój jest zaprojektowany tak, aby czuć w nim było bogactwo i luksus. Który pokój wybiorą uczestnicy i w jakie stroje się przebiorą? Wyślijmy ich teraz do przebieralni. Mają 20 minut. A few moments later. Czas się skończył. Wychodzi pierwsza grupa. Lena Angeles, Igor Plejk i Jagna Klaudi. Spytaliśmy, co myślą o doborze grup. Jagna mówi, że czuje się jak piąte koło u wozu. Nie wie, dlaczego znalazła się z nimi w grupie. Nie dali jej żadnych wskazówek i nie do końca wie, czy dobrze się ubrała. Za nimi wychodzi też druga grupa, która jest Klaudia Kociara, Natalia Natczak oraz Maja Majewska. Klaudia Kociara za to powiedziała nam, że szkoda, że zostałyśmy rozdzielone z Jagną. Natalia nie jest taka zła, jak się wydawała, ale nie wiem, czy brak bliższej relacji nie zaszkodzi naszej trójce podczas pozowania. Grupa pierwsza wybrała pokój bogactw, a druga uroczy pokoik. Teraz zobaczmy na to, jak wyszły im zdjęcia. Oto zdjęcia pierwszej grupy. A tak prezentują się zdjęcia drugiej grupy. Teraz,
jak zwykle oddaję los w Wasze ręce. Głosujcie na dwie osoby, które według Was powinny odpaść, wpisując w komentarz imię i nazwisko. Za tydzień dowiemy się, kto odpada. Także w poniedziałek pożegnamy się z aż dwoma uczestnikami i to od Was zależy. Kto to będzie?